Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Witajcie na moim kanale Ogród pod szumiącą lipą. Dzisiaj pokażę Wam co nowego na moich rabatach kwiatowych. Trzeba się też zająć i rabatami kwiatowymi, nie tylko warzywnikiem. Także zapraszam, zobaczymy co nowego się rozwija na nich. Na rabatce obok domu, gdzie zrobiony mam z nadstawek paletowych, rosną teraz zawciągi. Zaczynają już kwitnąć. Jednego mam takiego łososiowy kolor, a następne są różowe. One bardzo ślicznie kwitną właśnie teraz w maju. Tutaj len. Len rozsiewa mi się co roku. I bardzo ładnie na niebiesko rośnie, kwitnie. No, kwiatuszki są śliczne, takie niebieskie i bardzo długo, przez całe lato. Zasiałam go raz i mam go już co roku. Tutaj kuklik. Posadziłam, przesadziłam już z tunelu kukliki. Tutaj też, o, widzę, że już kuklik tutaj puszcza pączki. Tutaj zasiane są kosmosy i krwawnica już też ładnie zaczęła rosnąć. Tutaj na tej rabatce też mam krwawnik. Ten jest różowy, też wyhodowany z nasion w zeszłym roku i tak ładnie rośnie. Tutaj znowu kuklik i tutaj jest taka roślinka wieloletnia, ale zapomniałam nazwy i ona rośnie tak podobnie jak margaretki, tylko kolorowe są. Tutaj będą jeszcze czosnki. I tak wyglądają te rabaty. Incarvilla bardzo pięknie się rozrosła i pięknie kwitnie. No piękne ma te kwiaty, aż takie ciężkie. Pelargonie też ładnie nabrały już listki koloru i wzoru swojego. Piękne są te incarvillae. Na rabacie, gdzie były tulipany, teraz króluje śniedek. Jego białe kwiatuszki są wszędzie. Zresztą śniedek króluje pod lipą. Tam całe jest morze śniedka. Całe jest na biało. No i tutaj będą lilie. Muszę jeszcze tutaj pościnać. Co te ptaki tam robią? Chyba gniazdo mają w róży. Muszę pościnać jeszcze tulipany przekwitnięte, a tutaj już będą pąki, mają lilie. Także tu będą lilie, a później będą cynie. Tutaj jest taka wielka róża, dzika róża i ona zawsze pięknie kwitnie, ale niestety krótko. Tutaj na tej rabacie mam też różę dziką, pnącą i różę pnącą, piękną, czerwoną. Tutaj jest Gaillardia. Tutaj jest przetacznik kłosowy. Tam też mam przetaczniki. Tu jest rumian żółty. Już też ma pąki. A tu jest alpejski. On jest taki niziutki. No i tutaj wielkie kępy pachnących goździków. One ślicznie pachną. I tam też przetaczniki. Także tutaj będzie dopiero kolorowo i tutaj dopiero będą się rozwijać kwiaty już letnie. Oczywiście piękne stokroteczki na trawniku królują. I królują też na trawniku jaskry. Także jest
jest żółto. Jaskry kwitną zawsze. Na trawniku, mimo skoszenia, to zaraz znowu widać pełno żółciutkich jaskrów. Na okrągłej rabacie, gdzie było dużo tulipanów i narcyzów, teraz zrobiło się trochę smutno i pusto, ponieważ wszystko zostało już wycięte, pojedyncze tulipany zostały. Teraz będą tu kwitły czosnki. Już pękają pąki i w lecie będą tutaj cynie. A bratki na rabatce bratkowej w pełnym rozkwicie dalej. Także one cieszą oko. No niestety dzisiaj kret pokazał, co potrafi. Trzeba ziemię zebrać i ładnie rozgrabić. Ale bratkom to nie przeszkadza. Kwitną sobie dalej. Tutaj na rabatce oczywiście wszystko dopiero zaczyna rozkwitać, a więc są rudbekie, są gajlardie, orliki, które już mają pąki, będą kosmosy, będą rumianki, złocienie raczej, to są nie rumianki. No i tutaj już zasadzone są dalie. W zeszłym roku miałam już, w maju wsadzałam już duże podpędzone, niestety w tym roku nie miałam czasu ich podpędzić, więc będą trochę później. Tam już wychodzą z ziemi, wychodzą, także teraz jest ciepło, to myślę, że szybko to pójdzie. I tutaj też duże kępy rudbeki i złocienia. I tutaj piękna kępa krwiściągu. Też raz zasiałam i teraz już mam z roku na rok. Tutaj jest druga kępka krwiściągu. I kukliki też już mają. No, też już mają pączki. Zakupiłam sobie taki płotek wiklinowy. Na razie z jednej strony mam w planach jeszcze ogrodzić dookoła. Myślę, że fajne to jest ogrodzenie. I wiklinowe, więc będzie spełniało długo swoją rolę. A tu na rabacie zakwitły przepiękne łubiny. Po prostu są przepiękne i mają piękny różowy kolor. Są tak bujne. Tutaj będzie chyba lekko fioletowy, zobaczymy. Tutaj są floksy. Rosną sobie ładnie już. I tutaj są orliki. Tutaj są jeszcze te wieloletnie. Także ta rabata dopiero się rozwija. No i oczywiście wieczornik damski zaczyna już kwitnąć i pachnieć. I tutaj jeszcze jarzmianka już też będzie kwitła. Ma bardzo dużo pąków. Będzie czerwona. I krwawnica, i rudbekia. Także tutaj dopiero w lecie będzie pięknie. Ale łubiny są zachwycające. W zeszłym roku kupiłam łubiny. I w tym roku pokazują, że będą piękne. Nawłódź też bardzo ładnie rośnie. No i tutaj miodunki już powoli przekwitają. Także tutaj będzie szybciej przekwitnie to wszystko. Tu jest szałwia omszona, która, no przepraszam, szałwia muszkatołowa, która przetrwała zimę. Trzy przetrwały. W zeszłym roku były piękne tutaj na całej rabacie, ale zostały tylko trzy, bo ona właściwie jest dwuletnią rośliną, więc dziwię się, że przetrwała. Zobaczymy. No i tutaj zasadzę coś
żeby było też kolorowo, jak przekwitną miodunki. Także, żeby ta rabata też się zapełniła. I tutaj koło domu też takie płotki postawiłam, a tutaj zawsze co roku mam kosmosy tutaj w tej przerwie, bo tutaj jest od południa, po południu piękne słońce i gorąco, i kosmosy tutaj bardzo lubią. Jeszcze pierwiosnki kwitną. Kwitną pierwiosnki. I tutaj jeszcze teraz wszystkie tulipany już stąd zostały wykopane. Teraz kwitną tutaj czosnki. Tu jest naparstnica. I tutaj jeszcze też czosnek. Tutaj wieczornik damski. Tutaj przy samej krawędzi posadzę pelargonie. Jeszcze nie zdążyłam posadzić, więc tu będą sobie rosły pelargonie. Tutaj jest zasadzony, są posadzone dalie, które później tutaj ładnie się rozwiną. Na koniec, chociaż to jest odcinek o kwiatach i o grządkach kwiatowych, pokażę Wam, jak hartują się moje piękne pomidory. Proszę. Już będą sadzone, ale chyba poczekam do przyszłego tygodnia, ponieważ zapowiadają około 4 stopni w nocy, więc boję się, że tak piękne sadzonki może mi przymrozić, a ja hoduję w gruncie. W tunelu tylko kilka. To jest 380 sadzonek w 20 odmianach. Uwielbiam uprawiać pomidory w różnych odmianach i w ogromnych ilościach. Jak zauważyliście, zrobiłam sobie napisy na moje tabliczki z napisami o moim ogrodzie. Więc tu jest ogród pod szumiącą lipą, czyli nazwa mojego kanału i mojego ogrodu. Tutaj, gdzie jest lipa, moja ukochana, przecudna lipa, jest tabliczka z napisem Lipowe zacisze. Teraz przejdźmy tutaj koło drugiej lipy i skierujmy się pod brzozę. Gdzie jest tabliczka z napisem Jak żeby inaczej, brzozowy zagajnik. Teraz kierujmy się do następnego punktu. Tutaj będą rosły jeżyny, a tu przy tej płotku dynie ozdobne. I tutaj, jak żeby inaczej, tylko jagodnik. Teraz dalej. Warzywnik. No i oczywiście teraz, przechodząc z warzywnika z powrotem na część kwiatową, przechodzimy do mojego ulubionego miejsca, czyli stołówki dla ptaków i innych zwierzaków, czyli jeży i lisów, i myszka przychodzi nawet polna. Także
Tak to jest w moim ogrodzie. Tutaj też mam brzozy. Tam jest brzozowy zagajnik. A tutaj, gdzie jest wjazd dla samochodów, bo tam mamy bramę wjazdową, powinna być brzozowa aleja, ponieważ zasadziłam tutaj brzozy wzdłuż tego, wzdłuż tej drogi dojazdowej. I na tym kończę dzisiejszy spacer po moim ogrodzie. Proszę o polubienia, subskrypcję. Do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam.